Już pół roku pracuje polski reaktor atomowy w Świerku. Odwiedzamy Ewę w zwykły roboczy dzień. Właśnie do jednego z kanałów reaktora wprowadzono próbkę, która poddana będzie napromieniowaniu. Uwaga, reaktor działa. Przez szybę pancerną zaglądamy do tak zwanych komór gorących. Tutaj przebywa się w ubraniu ochronnym nawet wtedy, gdy komory są puste. Najbardziej niebezpieczne miejsce pracy. Przygotowano już następny ładunek substancji promieniotwórczych. Można włączyć aparaturę. Ewa nie tylko eksperymentuje, ale dostarcza również izotopy promieniotwórcze dla przemysłu i medycyny. Potężne źródło energii, symbol techniki XX wieku. I to także jest XX wiek. Mała wioska lubelska odległa zaledwie o 100 kilometrów od reaktora atomowego. Miednica, wosk, tajemnicze zaklęcia. Wszystko za jedne 40 złotych. Znachorka postawi diagnozę z kawałka wosku. Wypijecie trochę krwi z czarnego koguta i zmówicie 3 zdrowaśki. W sąsiedniej wiosce grasuje znachor dentysta. Oto narzędzia, którymi leczył i wyrywał zęby. A kiedy po takich zabiegach jest już naprawdę źle, trzeba wzywać pogotowie. Niestety, dopóki brak będzie na wsi lekarzy i miejsc w szpitalach, dopóty nie pozbędziemy się znachorskiej plagi. Latarnia od zaczarowanej dorożki, świeczniki i książki. Pamiątki po Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim. Mieszkanie poety. Drobiazgi, które tak lubił i które jak nieodłączne rekwizyty błąkały się po jego wierszach. Na wystawie urządzonej przez Klub Prasy i Książki pies Fafik, Adam i Orfeusz z Teatru Groteska. Gałczyński w karykaturze Zaruby. Zgasła czarnoksięska latarnia, ale pozostało po niej żywe słowo. Wiersz do matki recytuje Stanisław Jasiukiewicz. Może to ty, matko, na niebie jesteś tymi gwiazdami kilkoma, albo na jeziorze żaglem białym, albo falą brzegi pochyłe. Może twoje dłonie posypali mój manuskrypt gwiaździstym pyłem? A możeś jest południowa godzina, mazur pszczół w złotych sierpnia pokojach. Wczoraj szpilkę znalazłem w trzcinach od włosów. Czy to nie twoja? Dzisiaj w Tatrach piękny słoneczny dzień. Nie taki jak wtedy przed 50 laty. Tylko szlak ten sam. Przez Boczań na halę gąsienicową. Ostatnią drogą Mieczysława Karłowicza jadą dwaj najstarsi ratownicy tatrzańscy, Staszek Byrcyn i Staszek z Lasa. Tutaj, na zboczach małego kościelca, lawina porwała młodego kompozytora, narciarza i taternika, zakochanego w pięknie polskich gór. Na miejscu, gdzie znaleziono zmarznięte ciało, skromny kamień pamiątkowy. Była to więc zarazem rocznica powstania tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Aż z Suwałk, z miejsca urodzenia Karłowicza, przybyli narciarze, uczestnicy wielkiej sztafety. Tablica wmurowana w kamień i zawsze żywe wspomnienia. Nie, nie to jest tratwa. Oto pakunek wielkości walizki, który w razie katastrofy wyrzuca się za burtę statku. Wystarczy jedno szarpnięcie sznurka i już butla z gazem wypełnia wnętrze tratwy. Po 35 sekundach na falach kołysze się gumowy domek, mogący pomieścić 10 osób. Konstruktorzy nowej tratwy ratunkowej, wyprodukowanej w grudziąckich zakładach gumowych, byli oczywiście pierwszymi jej pasażerami.
Polskie dinghies zastąpią w naszej flocie drogi sprzęt importowany z zagranicy. Uwaga, rozbitkowie wzywają pomocy. Zanim nadpłynie statek ratowniczy, mogą zasznurować wejście i zagrać parę rowerków brydża. Na tratwie znajdą bowiem nie tylko zapas wody i żywności, ale nawet dwie talie karp. To naprawdę niezwykły widok. Na ulicach Wrocławia autentyczny kawalerzysta w pełnym rynsztunku. Ostatni polski ułan z ostatniego szwadronu kawalerii. Jego koledzy dawno już przesiedli się na czołgi i motory, a on wciąż jeszcze w służbie czynnej. Józef Janiczek nie odłoży ostróg i szabli, dopóki nie zakończą się zdjęcia do filmu Lotna. Jego klacz Astma codziennie występuje tutaj przed kamerą. Gra przecież ważną rolę w tym kawaleryjskim eposie, reżyserowanym przez Andrzeja Wajdę na podstawie noweli Wojciecha Żukrowskiego. I nie chce pozować do zdjęć, jeżeli w pobliżu nie czuje swego pana. Wszyscy razem ze mną proszę powtarzać, a potem zaśpiewamy. Klub piosenki Mozaika to jeszcze jedna forma nauki języków obcych. Dziś w programie popularny przebój C'est magnifique. On parle bras. Oh la la la, c'est magnifique. La la, West Hans, Morwick, West Ferros, c'est magnifique. No, la vie, la. Najpierw Ola Obarska, a potem cała sala. Taka nauka se magnifique. Niemcy zachodnie, kraj cudu gospodarczego, mają też swoje poważne kłopoty. W Bochum demonstracja 70 tysięcy górników, którzy protestują przeciwko ograniczeniu wydobycia węgla i zmniejszeniu zatrudnienia. Żądamy 5-dniowego tygodnia pracy zamiast zwolnień i redukcji, głoszą transparenty. A hałdy węgla i koksu rosną. Zapasy przekroczyły już 15 milionów ton. Aby ograniczyć konkurencję węgla amerykańskiego, rząd zmuszony był podwyższyć opłaty celne. Policja patroluje dzielnice robotnicze, ale te półśrodki nie rozwiążą trudnego problemu. Górnicy coraz energiczniej domagają się zaspokojenia swych żądań. Chodzi im już nie tylko o własne zarobki, ale także o upaństwowienie przemysłu energetycznego i o lepszą organizację produkcji. Ostatnia powódź w Ameryce dotknęła aż 5 stanów, najbardziej zaś stan Ohio. 25 tysięcy osób bez dachu nad głową, 85 milionów dolarów strat, zalane ulice miasta Warren. Powodzi towarzyszyły ulewne deszcze i burze śnieżne. Około 100 osób zaginęło bez wieści. Był to kiedyś jeden z pawilonów wystawy światowej w Paryżu w roku 1900. Później budynek ten upodobali sobie malarze i pozostali mu wierni aż do naszych czasów. Młody, nieznany jeszcze artysta Michel Rousseau mieszka w dawnej pracowni wielkiego Chagalla. Jak dawniej, przyjaciółki malarzy zajmują się gospodarstwem i dbają o ich doczesne potrzeby. Tutaj malował Fernand Léger. Bywali także i tworzyli inni wielcy: Picasso, Flaming, Kisling, Modigliani. Tego pokolenia pozostał tylko rzeźbiarz Morel, rówieśnik Cezana i Rodena. Prawdziwy ul artystów, jedyny w swoim rodzaju zabytek historii sztuki.